trzeba się przebrać. Cała taka... Masakra! Pan mamy zakaz wjazdu. Atmosfera bardzo gorąca. Wydaje mi się, że trafiliśmy na kocim skwerze. Jedziemy na rowery, zobaczymy co ta okolica. Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Jedziemy do ciepłych źródełek koło miejscowości Sultanieje. No i tam są też i błotka. I są też lecznicze błota, ale trasa jest po prostu tak cudowna. Patrzcie na to, zatrzymujemy się dosłownie co chwilę i normalnie nie możemy uwierzyć, gdzie jesteśmy. Szok. Widok cudowny, po prostu Szwajcaria razy 1000, ale lecimy dalej. Pewnie jeszcze takich widoków będzie mnóstwo. Tak, jedziemy trasą przy jeziorze Gulu. Zmierzamy na jego koniec, to jest taki przylądek. No, podejrzewam, że będziemy co chwilę stawali, ale może nie. Ale ta okolica słynie jeszcze z czegoś, ale o tym wam później powiem. Wspominaliśmy wam, że ta okolica z czegoś słynie. Otóż całe jezioro otaczają lasy sosnowe. Jest to sosna pinia, a w nich jest mnóstwo fabryk miodu. Właśnie przy jednej się zatrzymaliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, jak one wyglądają, no bo zakupiliśmy takowy miód tutaj od jednego z lokalsów. No i zjemy sobie po kanapeczce w fabryce, gdzie on powstał. Czyż to nie jest piękne? Masz ten miód? Mam miód. Patrzcie, jaki ma kolor. Jest taki dosyć ciemny. Nawet powiedziałem, że taki lekko zielonkawy. Okej. Okay. Ja jest tam nie widzę zielonego, ale niech ci będzie. Miód piniowy, czyli sosen pini. Nie wiem, skąd one zbierają ten miód. Czy z szyszek, czy no one chyba wiem. Jakoś kwitną te sosy. Sosny. Sosy. Pawłowi już ślinka cieknie. A ja kosztuję. Pycha? Przepyszny. Daj mi trochę. Pychotka. Tu fajnie widać, jaki jest kolor. Matko, ja będę to jadł non-stop. To jest właśnie specjał, z którego słynie ten region. Można już go kupić tak mniej więcej od Marmaris. Także jak będziecie w okolicy, no to bardzo polecamy, bo warto. Dobra, bo to kolejny przystanek, a my chcieliśmy jeszcze zdążyć gdzieś na te ciepłe źródła prehistoryczne, no i popaplać się w błocie. Także zbieramy się. A więc tak, żeby potaplać się w błotku, trzeba zapłacić 20 lir i wtedy możemy iść do błotka i zażyć kąpieli siarkowych w 40-stopniowej, cieplutkiej wodzie. No cudownie, się nie mogę doczekać. Trzeba się przebrać, założyć klapeczki i tam się płaci u pana. Stanęliśmy przed wjazdem, bo tam już jest po prostu mnóstwo samochodów, karawanów, przyczepek kempingowych, ludzie stoją przed całym jeziorkiem. Super miejscowa w ogóle. Ale pan powiedział, że nie ma problemu, że możemy tu stać. Tylko trochę mamy o... z górki. No to ruszamy na kąpiele błotne, tak? Idziemy na tureckie spa. O, ciepło. Nawet ta jest ciepła, nie? Ale już śmierdzi jajem. Zgniłym. Ale właśnie to, co mówiłem o widoku. Gdzie? Tu była ciepła? No. Czujemy się jak Rzymianie w rzymskich łaźniach. Woda jest tak gorąca, że ja tu długo nie wytrzymam. W końcu mamy wannę, ogromną wannę. No w wannie tego nie mamy. Nie, no super jest. Czadersko. Jest cieplutko. A do smrodu można się przyzwyczaić po chwili. Drugi basen jest tylko dla kobiet. Idę tam zajrzeć. To pięknie mnie Monia zostawiła. Z 40-stopniowej wody wyszłem tutaj na 20 stopni. Trochę chłodno. Właśnie zażyliśmy kąpieli błotnej. Podobno jest dobra na skórę. Można przy okazji zrobić peeling.
No ja się czuję świetnie. Usta jakie masz? Usta? To buziaczka może? Nie, ja oszczędzam moją twarz. Nie, ale jest super klimat, bo jest piękny widok, nie ma wiatru w ogóle. Ładnie, Monia, wyglądasz. Podobasz mi się. Taka szara nimfa. Przypominam wam trochę Arnolda Schwarzeneggera w filmie Predator, w pierwszej części, jak z błota tam wychodził. Ja też się przed nim chronię, przed Predatorem, ale zaczyna mi wszystko szczypać i takie się robi, ściska mi skórę, czuję. Bo to musi wyschnąć. Dopiero jak wyschnie, to się spukuje. No muszę powiedzieć, że to było bardzo miłe doświadczenie. Super, po prostu. Pomoczyć się w wodzie zamiast pod prysznicem, to... Na dworze jeszcze jest fajny basen z gorącą też wodą, tak. No po prostu cudownie. Dobra, zbieramy się do wana. No. I lecimy dalej. Ja się czuję taka fajnie, zmęczona. Ja też położyłbym się spać. Taka ululana. Muszę wam powiedzieć, że było bardzo przyjemnie wykąpać się w tych źródlanych wodach, naturalnie ciepłych. Sama kąpiel jest bardzo relaksująca, ale też bardzo zdrowa. Dowiedzieliśmy się, że wody te mają bardzo dużą ilość minerałów, które zasilają nasz organizm, wspomagają nasz układ odpornościowy. Skóra się robi bardziej miękka, delikatna, błotko złuszcza nas na skórek, także po prostu no, spa jakich mało. Miejsce to ze swoich właściwości zdrowotnych już słynęło w czasach antycznych. Mieszkańcy okolicznego Kaunos zbudowali tam szpital. No i w ten sposób leczyli różne jakieś dolegliwości. Podejrzewam reumatyczne. Polecam. No, nie ma wody. Chcieliśmy jeszcze nabrać, ale kran nie działa. Nie można odkręcić. Trudno. Znajdziemy coś innego. Oprócz jeziora jest tu jeszcze rzeka Dajlan i właśnie chcemy się teraz przez tą rzekę przeprawić. Nie chcemy objeżdżać jeziora jeszcze raz dookoła i zaoszczędzić trochę kilometrów. Słyszeliśmy, że przepływa tam jakiś mały prom, więc spróbujemy przeprawić się na drugą stronę promem. Dojeżdżamy już do promu. Ciekawe jaka cena jest, pójdę się zapytam. I w ogóle ciekawe czy kursuje. Te betony to wyglądają jakbyśmy na jakiejś granicy dojeżdżali. Jest tam jakaś łódź. O, jest, działa. Super. Muszę podnieść dupę. W sensie, nie widzę, żebyś podnosił dupę. Dupę ciapka. To jest przystanek łodziowy. No uda się, czy się nie uda, Moni? Uda się. Merhaba. Waszej. Masz to? Masakra! No nie bój się, no mam ręcznik. Kurde, to łódka jest, Moni. My nie stoimy na łódce, tylko stoimy na tej platformie całą kabiną. Co? Ty nie bój się, zobacz ile tu jeszcze mamy miejsca z przodu. Dobra. Wysiadamy, zobaczyć co tam się dzieje. O. Co już my płyniemy? Ona już rusza. Wow, ale czad. Czuję się jakbym ciapkiem płynął po wodzie. Tak jakaś amfibia. Ojejku, ale jaja, nie? Masakra. Ale turecka flaga jest, bandera wisi. Jak widzicie, przeprawa nie jest jakaś długa. Już jesteśmy na drugim brzegu, tylko teraz muszę wytyłować. To nie właściwie wiem, kanał jest, a nie rzeka. Taki. Okej. Okay. Tylko żeby się nie zapomniał wstecznego wrzucić. Bo inaczej prosto do kanału. Dobra, już nie przesadzę. Money? Ile? How much?
Se będzie 70. Jeszcze kuler. Zapłacone 70 lir i lecimy. Trochę zamieszania, ale już jesteśmy na drugim brzegu. O, ciekawa przygoda, muszę powiedzieć. Bardzo ciekawe doświadczenie. Promik podobny trochę do tego, którym pływaliśmy w Anglii po zatoce Dartmouth. No, także którego doświadczenia jednak życiowego już trochę mamy. O, jakie tu domy są, nie? Masakra. Same wille. Gdzie zaparkujemy? Trochę tu ciasno. Trochę tak. Kurwa, wyjechał i co? Jak tam, Monia? Lewa? No, spoko. Damy radę? Tak. Dajemy radę? Spoko? Mhm, spoko. Tu się zmieścimy, Moni? Nie, nie ma. Nie, parking jest ogromny, ale cały zajęty niestety. No, tu mógłbym stanąć chyba. Nie możemy tam stanąć, bo jest zakaz parkowania. To jest tylko miejsce dla minibusów. Tam mamy zakaz wjazdu. No i tak, będziemy krążyć. Szukali czegoś. To sobie ktoś traktorkiem zaparkował. Z przyczepką nawet. O, ślepa ulica. O nie. Serio? Ale tu jest miejsce chyba. Ale tu jest miejsce, no. I to tak na końcu, to już nikogo nie zostawimy. Czy ja tam wjadę? To jest pytanie. Naprawdę ciężko. Tak parkują kierowcy ciężarówek, czyli ja. Jakoś się tutaj wcisnąłem. Zobaczcie, jaka fajna miejscóweczka. Spokojnie wszyscy wyjadą naokoło. Parking jest za darmo. Także ekstra. Coś w ogóle, słyszę tam jakąś muzykę. Monika, coś się tam dzieje. Ja jestem głodna, a czuję po prostu taki dym. Ja kojarzy mi się to z kebabem. Tam, tak, coś tam wędzą, coś tam smażą. Tam w ogóle muzyka jakaś leci, chyba impreza. Widziałem tam policjantów, idziemy. Mam nowe koraliki. Atmosfera bardzo gorąca. Wydaje mi się, że trafiliśmy na świąteczny bazar. Jest sporo dekoracji choinkowych, ale najwięcej jest takich pierdołek, które można komuś ofiarować pod choinkę. Lane piwo. Grzane wino, no, po prostu w szoku jesteśmy. Impreza na całego, nie mogliśmy tam za bardzo pogadać, bo tak mu załupie po prostu tam bliżej, że nic byście nawet nie słyszeli. Jest mnóstwo fajnych rzeczy po prostu na tym bazarze, ja bym tu kupiła prawie wszystko. No, bo nic to się wszystko podoba, mają nawet naturalne mydła, też jej się podobają, bransoletki własnoręcznie robione, no już kupiła sobie właśnie jedną. Ty też. Ja też mam jedną, no. Nie, trzeba, są tak po czasami. Prostu cudne te rzeczy. Wszystko jest ręcznie robione. Znaczy większość jest ręcznie robione. No. Plecione z koralików, ze sznurków, dziergane. Monika, no po prostu Unika. Cudo. Tak, jest. Ja umrę z głodu. Cudne i mieliśmy coś zjeść, a chodzimy już tutaj pół godziny i ja już padam po prostu po tych kąpielach, po tych przeżyciach z promem. Jak nie zjem zaraz jakiegoś kebaba wypasistego, to padnę. Szukaj czegoś fajnego. Okej. Okay. Po pół godziny oczekiwania w końcu mamy jedzenie. Mamy turecką fideę. To jest coś takiego jak pizza na cienkim cieście, pieczona na ogniu. I oczywiście ajran do tego. My wzięliśmy z mięsem i z jajkiem. Do tego dostaliśmy jeszcze sałatkę. Zamówiliśmy sobie czaj. Muza tak głośno gra, że chyba tu nie zostaniemy na noc, bo van jest zaparkowany dokładnie za parę kroków, także musimy szukać miejscówki. Muzyka.
Dzień dobry, w kolejnym dniu udało nam się znaleźć miejscówkę dosłownie 500 metrów od centrum miasta. Nie wiem, jak wczoraj wieczorem udało mi się zaparkować między tymi dwoma drzewami, ale jakoś się udało. A jesteśmy na Kocim Skwerze. Wyobraźcie sobie, Koci Skwer jest w tej miejscowości. A dlaczego? To sami zobaczcie. Patrzcie na to. Jak wspominaliśmy Wam wczoraj, jest tutaj mnóstwo pięknych willi i między nimi właśnie na tym skwerze się zatrzymaliśmy i znaleźliśmy też willę dla kotów. Śmieszna sytuacja w ogóle. Nie do wiary. Co tam jest? Zobaczcie, jakie koty mają domy tam. Ten taki senny chyba, najadł się dużo. Każdy ma swój apartament. No, mają tu zabawki swoje, o. No, właśnie, cat house. Ale masz willę. Wiedziałeś, jak się urządzić, co? Ty, ale jakie córko. Są piękne. Jakie piękne, zadbane. Nie, no śmieszna sytuacja. Za tą piękną willą stoi nasz ciapek. Taka sytuacja spotkała nas po przebudzeniu. Monia, chodź. A dobra, śmigamy do centrum. Zobaczymy, co się tam dzisiaj dzieje. Może znowu jakaś atrakcja. Kto wie? Może pojedziemy na rowery. No właśnie. Bo są tutaj ścieżki rowerowe w okolicy, więc... To będzie dobry pomysł chyba. No? Jest takie fajne miejsce, które chcemy odwiedzić i fajnie by tam było pojechać rowerami. Dobra, dobry pomysł. Jedziemy na rowerach. W wczorajszych kąpielach wszystko suszymy w kabinie, bo jest tutaj najcieplej. Słonko świeci, także będzie tu jak w szklarni. Wszystko po powrocie będzie wysuszone na wióry. Składam rowery i uciekamy stąd. Jak ja się cieszę, że w końcu dotarliśmy do ziem dawnych Licyjczyków. Ciągną się one od Daliany aż do Antalii. Także takich grobowców jak za mną pewnie będziemy widzieli jeszcze trochę, bo jest ich ponad 1800 zachowanych w Turcji. Grobowce licyjskie, bo tak się one nazywają od pochodzenia tego rodu, wykute były w skałach. Podobno wykuwano je w pozycji wiszącej, w opuszczanych koszach. No i ginęło przy tym mnóstwo ludzi niestety. No, była to ciężka praca i bardzo ryzykowna. Nie każdy też mógł sobie pozwolić na pochówek w takim grobowcu, bo chowano tu tylko arystokrację, wyższe sfery. Wyższe sfery. Podlinkuję Wam fajny artykuł pod filmem, ponieważ historia Licyjczyków jest bardzo obszerna i ciekawa. No i tutaj o pewnej rzeczy, którą warto podkreślić, to już Monika Wam powie. Licyjczycy zamieszkiwali te tereny już od XV wieku przed naszą erą. I co ciekawe, kobiety licyjskie miały prawo do głosowania, brały czynny udział w polityce, w zgromadzeniach. No, panował wręcz matriarchat w tamtych czasach. No dokładnie, a wiecie, jak to u nas w Europie wyglądało? No, kiedy dopiero kobiety mogły głosować? Trasa jest super oznaczona, jak widzicie za mną znaki. My jedziemy na Kukbel, mamy 7,3 km. Spaliliśmy trochę kalorii, więc trzeba uzupełnić. Zajechaliśmy na soczek z granatów. Przepyszne. I go znamy. Czyli te cienkie placki nadziewane serem. Uwielbiamy je. Z pietruszką. Przepyszne są. A. Tak jak Monika mówiła wcześniej, że to wygląda jak Amazonka, tak się też trochę czujemy, jakbyśmy byli w takiej wiosce. No teraz to rzeka Dalian, to wygląda cudownie. Taka restauracyjka, tek na rzece. No super jest. W ogóle fajna droga. Dzień pełen wrażeń, a na koniec trafiliśmy na tą piękną plażę Istuzu. Ciągnie się ona na 4 km bodajże. No i występują tutaj żółwie kareta. Karetta. Te takie wielkie, po 100 kilo co ważą. Wychodzą sobie tutaj z morza. I teraz właśnie, z jakiego morza?
czy to jest egejskie, czy śródziemne, bo w jednych przewodnikach jest egejskie, w drugich śródziemne. Pytanie do osób, które miały piątkę z geografii. Nie, no właśnie, i one sobie tutaj wychodzą na tą plażę i się rozmnażają. Niestety na razie ich nie ma, bo podobno rozmnażają się od maja do września. Tak, samice składają jaja w piasek, a małe żółwiki potem sobie doginają do morza szybko, żeby ich tam jakieś ptaki nie rozdziubały. Więc nam dzisiaj pozostało jedynie popatrzeć na zachód słońca. Jak znajdziemy jakiegoś żółwia, to będzie w następnym odcinku. Tak. Z Wami się już będziemy żegnać. Trzymajcie się cieplutko, miłego wieczorku. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. A osoby, które chciałyby nas wesprzeć, zapraszamy na Patronite. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej! Hej!